Kurde. No, no, no po prostu cudownie jest być kobietą. Zwłaszcza kuźwa w sobotę. No, no ale co? Chciałaś mieć księcia na białym koniu? To jedziesz ze stajnią. Kurwa, jeszcze mam tak. 5 pokoi do posprzątania, kuchnię, łazienkę, antresolę. A trole siedzą. Znikąd pomocy. Włodziu! 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 Żanetka, w kiblu jestem. Nie ciśnieniuj, bo będę musiał drugie podejście robić. A to nie przerywam. Włodziu! No, w kiblu nie ma prywatności, cholera jasna. Samemu nie można pobyć. A tak mi dobrze leciało, no. Co tam takie ważne, co mnie woła? Klapę opuściłeś? O, kuźwa, pytanie życia, codziennie tak. Klapę opuściłeś, czy klapę opuściłeś? Czy opuściłeś klapę, czy opuściłeś klapę? Żanetka, ja już, żeby się z tobą nie kłócić, to leję obok. Się nie zastanawiam, grzeję karczerem po fugach? I bardzo dobrze, no. Dzięki temu grzyba w łazience nie mamy. I bardzo dobrze, no. Włodziu, no? A co ty tam tak długo? O, a co ty tam tak długo? Żanetka, już nie mam takiego ciśnienia jak za młodu. Jeszcze przed prostatą to ja miałem takie ciśnienie, że ci mogłem na śniegu wyrysować ilowe Żanetka. A teraz to ci co najwyżej mogę kropkę nad jej postawić. A to i tak nie za pierwszym razem. Na kropkę to ja 2 browary muszę huknąć. To. Włodziu! Co? Bo ja ciebie wołałam. Po co mnie wołałaś? Bo zaraz się zacznie. No to co mnie nie wołać? No? Włodziu! No to szybciutko. Szesnasta, wracają z pracy. Osiedlowy monitoring zaczyna działanie. Jak myślisz, to pierwszy będzie dzisiaj z pracy leciał? Dzisiaj? Jadzia. Myślę, że Bożenka. Jadzia. Bożenka. Jadzia. O, miałem rację, zobacz, Dorotka idzie. Widziałeś? Już zakupy porobione, wszystko połapane. Budżetówka zawsze pierwsza. Ty, a zobacz, ma nowy płaszcz, ma ty, pa. A gdzie nowy? Wczoraj w nim była. Tak? No pewnie. To ja muszę u siebie wykreślić, kuźno. Źle zapisałem. O, Stachu przyjechał, zobacz, ty, nowy samochód, no. Ty, a co to jest za marka samochodu? To jest ten nowy niemiecki Peugeot, ten. Taki Mitsubishi bardziej, taki. Ty, bo Stachu to twój najlepszy kolega. Ty nie wiesz, skąd on w ogóle wziął pieniądze na ten nowy samochód? Nie wiem, ale się dowiemy, bo już byłem w urzędzie skarbowym. Ty, pa. Idzie ta bizneswoman pod 11, widzisz? Pa, pa. O, idzie la putita. Lamputera jedna raszpla. No, larwa sunie, zobacz. Ty, pa, jak na szpilach idzie, pa, pa, pa. A wiesz, że ona jest stewardessą w Biedronce? Pewnie, że wiem, widlakiem tam jeździ. Dlatego na szpilkach idzie, zobacz, pa, jak zasuwa, pa, jak ją znosi, pa. Zaraz w lampę przypieprzy, ty. Pa. Ale jebła. Aż cenę na butach zobaczyła. Włodziu, ty, no ale no tak przydzwoniła, tak zadzwoniło, że stara glaglakowa do kościoła pobiegła. Tu dzwoni, tam leci, kuźwa. Akcja, reakcja, no. O,
Zobacz, Elwirka biegnie, zobacz, następna średnio mądro głupia. Ej, Elwirka! Zostaw, bo cię jeszcze zauważy. To, Elwirka mnie zauważy? Przecież ona ma okulary minus 9 dopti na lewe oko, minus 7,205 na cylindrze na prawe. Naprawdę? A, przecież przez jej okulary to puszczałem filmy w IMAX-ie. Ona mnie tam zauważy. Włodek, ty nawet nic nie wiesz. Ty, jak Elwira się wczoraj wkurzyła na swojego męża, no tak się na niego zdenerwowała, że go oddała do okna życia. I co? Przyjęli go? Zwrot miała. Się nie dziwię, ona taka brzydka, sam bym zwrócił. Ty. Ona brzydka, on brzydki. Tak brzydka para, daj spokój. Ich to by nawet na Arkenego nie wpuścili. Przecież ona już w podstawówce była brzydka, pamiętasz? To przecież do niej kiedyś na PO nauczyciel zapytał się, dlaczego ona w masce gazowej na lekcji siedzi. To mnie zapytał. Także tego, nie? No. Dobrze, że nie pada, bo to jakby padało, to mokro było, tak sucho, to fajnie. To. Ty, Włodziu, a ty możesz mi powiedzieć, co tam na górze wczoraj u pana Darka takie krzyki, hałasy były? Tam była jakaś zabawa? A, to imieniny były. Darek miał wczoraj imieniny? Tak, Bogdana było. I przyszli do niego kolegi, pili alkohol i później alkohol im się skończył i poszli do tego nocnego klubu, tego Disco Night Forever for you and me, go touch me, kiss me if you want me, baby, how? What's your name, Sopot? Dokładnie, i tam siedzieli, pili, to zanotowane. Oni wyszli 23.01 i poszli do tego klubu i tam Darkowi się nagle agresor włączył i zaczął wszystkich lat po mordzie. Wszystkich lał po mordzie. Kto nie podszedł, to po mordzie dostawał. To zadzwonili po policję. Przyjechała policja, to zaczął policjantów lać po mordzie. Policjanci latali po ścianach jak ciała niebieskie. I co, zamknęli go? No gdzie, komendanta? Przeprosili i odwieźli do domu, no. Tu mam zapisane, o, pod domofonem był 4.11, a w mieszkaniu 7.09. Czarnym szlakiem szedł. Ty, a propos odwieźli samochodem, możesz mi powiedzieć, dlaczego ty ostatnio naszym autem nie jeździsz? A, bo w tamtym roku miałem sztuczkę, taką mały wypadek i uraz mam do dzisiaj, nie jeżdżę. Sztuczkę miałeś? Nie sztuczkę, tylko sztuczkę. I nie pytaj mnie, bo i tak ci nie powiem, jak było. Ty, a co się stało? To było tak. W tamtym roku pojechałem naszym czerwonym Seicento do Oświęcimia, nie? Coś mnie podkusiło, żeby w lewo skręcić, nie? No, patrzę, jeden szogun przez świateł przeleciał, no to myślę, skręcam. Nagle coś mi nie wydupi od tyłu, wychodzę, Seicento prawie całe, nie? A na drzewie rządowa audycja rozpieprzona! Ja wryk, Beata wryk, Bor wryk. Jeszcze mi chcieli wmówić, że ja muzyki słuchałem tym. Ja w tym Seicento nawet magnetofonu nie mam. No, ale chłopaki się na bloku ze mnie śmieją do dzisiaj. Ty, a czemu się z ciebie śmieją? Mówią, że jestem pierwszy facet, który puknął panią premier. Dobrze, że to teraz nie było, bo musiał premiera puknąć. Albo dobrze, że Macierewicz od tyłu nie puknął. Czekaj, czekaj. Puknąłeś panią premier? Jak ja bym chciała być panią premier. Żanetka, to 3 sekundy trwało, nawet nie poczułem. To i tak dłużej niż u nas. No i doznania były podobne jak w łóżku z tobą. Na początku poczułem taki wstrząs, później mnie na wymioty wzięło i na końcu mi poduszka pękła.
Madziu, byku, to ty masz jakieś przygody, doznania w łóżku w seksie ze mną, bo ja z tobą nic. Na grobek nic, tylko znicze przesuwać. No już nie przesadzaj, bo ty o tym seksie tylko cały czas gadać, tylko seksowanie ci w głowie. Cały czas seks, seks. Od tego twojego gadania o seksie to ja się boję schylić w mieszkaniu. My nie jesteśmy takie młode jak za młodu. No. Ja pamiętam, za młodu my jeszcze ledwo my do stodoły doszli na siano i już no powiązałka gotowa. Do dzisiaj jak traktor widzę, robi mi się gorąco. Bo na silniku siedziałaś. Do dziś masz na tyłku odbity napis Zetor. Mój pierwszy tatuaż. O, Wodziu, pamiętasz nasze początki? Pamiętasz? No tak, szczerze to tak przez mgłę. Taką dużą mgłę, bo ja tam dziabnięty byłem cały czas. Ja to dopiero po ślubie cię pierwszy raz zobaczyłem. Ja myślałem, że mi teścia przedstawiają. Przecież ja tam non-stop ładowałem. Ja tam miałem 3-2 we wdychanym powietrzu. Wodzio, a pamiętasz chociaż tą potańcówkę w remizie? Tak. Włątek, Włątek, jak ty się o mnie biłeś. Biłem się o Ulkę, ale przegrałem. Kazik mi ją wyrwał. To później zaatakowałem do Bożenki, nie? I Bożenka już prawie się zgodziła, już by mieli wychodzić, nie? Ale Kazik wrócił i Bożenka poszła z Kazikiem, nie? No to poszedłem do Mariolki, nie? Mówię, że tego, ona się zgodziła, nie? Już by mieli wychodzić, ale Kazik wrócił i Mariolka poszła z Kazikiem. No to do Elki poszłem, nie? A Elka mówi, że ona tańczy tylko szybkie, a mi się przy szybkich noga odkręca, nie? No ale dobra, zgodziła się, już by mieli wychodzić, ale Kazik wrócił i Elka poszła z Kazikiem. No już została na tej dyskotece tylko ta chora Kryśka, ta taka, co ma tą osteoporozę, lordozę, paradontozę, celwiskozę, skoliozę, kyfozę. Ona ma wszystkie choroby na końcówkę oże, nie? Ona w zasadzie to utrzymywała się przy życiu tylko dlatego, że stała przy ścianie, miała stały dostęp do wapna. No i ona się zgodziła, już my mieli wychodzić, nie? Ale Kazik wrócił, wzięła kawałek tynku i poszła z Kazikiem, nie? No już wtedy to już naprawdę nic ciekawego nie zostało na tej dyskotece, już tylko takie same bagno, muł, szlaka, szlam, taki wykwit, takie parchy. Tak. I w tym bagnie trafiła ci się taka perła. Myślałem, że Kazik zdąży wrócić. Ale Włodek, a pamiętasz, jaki ty byłeś szarmancki na tej putupajce? Ty, jak do mnie podszedłeś tak dziarsko, energicznie, wiesz? Chwyciłeś mnie za rękę, szarpnąłeś ku sobie. Ja myślałem, że kurtkę z szatni odbieram. Ja już na chatę szłem. Ty, Włodek, bo ty, my rzeczywiście wyszliśmy wtedy na zewnątrz. No pamiętam to, jak dzisiaj była taka piękna aura pogodowa. Noc listopadowa, wiesz? Pełnia księżyca, dżdżyło. W tle słychać było taką delikatną muzykę. To świerszcze ćwierkały. Świr, 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 świr. To do mnie, bo widziały, z kim idę. I my, tacy zapatrzeni w siebie, szliśmy przed siebie i wtedy rozpoczął się ten piękny wschód słońca. Te delikatne, czerwone, różowe promienie rozświetlały tą delikatną mgłę noszącą się nad stawem. Z pobliskiego lasu wyszły te wszystkie zwierzątka, sarenki, jeżyki, krety, popatrzeć na naszą piękną miłość. Żanetka, ja pamiętam tylko dzida, bania, spania, to by się całe nad Niemnem napisało.
Przecież to była zwykła impreza, grzanie do odcięcia i ciągnione po żwirze. A ty przeżywasz jak Leoncio i Zaule, kuźwa. Łodziu, ty rozbierałeś mnie wzrokiem. No, teraz cię ubieram. Przestań, Żanetka, ty mnie znowu na seksowanie namawiasz. Ja ci powiedziałem, Żanetka, że między nami miało teraz dojść do tak zwanego seksu, to ja muszę na 2 godziny przed o tym wiedzieć. Ja se muszę leki przyszykować. Muszę se tabletkę naślinić, żeby nie stanęło nie tam, gdzie trzeba. I najważniejsze, żebym kolorów nie popierdzielił. No właśnie, bo raz popierdzieliłeś i wziąłeś Gripex. Ale w połowie mi kaszel przeszedł. Ale zasnąłeś tuż przed. Ja jak zasypiam, to znaczy, że doszłem wcześniej, no. Ja doszłem, to tobie peleton odjechał. To jest cały mój Włodziu w łóżku w seksie ze mną. Rozgrzebie i zostawi. Ja jestem jak rolnik, stosuję trójpolówkę. 2 lata użytkuję, później rok leży odłogiem. Agronom się znalazł, to chociaż w dzierżawę oddaj. Żanetka, po co karać niewinne osoby? Takie głupoty wygadujesz, naprawdę. Włodziu, ty się za bardzo ograniczasz. Nie, naprawdę, Włodek, ale Włodek, posłuchaj ty mnie. Ty się za bardzo ograniczasz, a mi się wydaje, że ty byś jeszcze mógł. Ale po co? Dla sportu, ja Włodziu. Stosuję się do dekalogu, tam było napisane, nie pożądaj żony swojej. Jeszcze mu się przypomniało, no, Włodziu. Włodziu, ja tu jestem dla ciebie, a ty byś jeszcze mógł, ty jesteś taki, no, popatrz na siebie, no, francuski hydraulik. No. Trochę tak. Ty, no przecież ty i brojler w łazience naprawisz, i adapter, i lodówkę. Włodziu, Wątek, ja tu jestem, czekam, stygnę. Żanetka, szczerze, to powiem ci tak. Jak antena śnieży, to i duży telewizor nie pomoże. I w pizdu wylądował. Dobra, słuchaj, bo tu już chyba wszyscy przyszli, a my grzejemy tu niepotrzebnie. Słuchaj, a ty właśnie, a miałem cię jeszcze zapytać, powiedz mi jedną rzecz, ty mnie czasem na 500+ nie oszukujesz? Nie, a czemu? A ile my mamy dzieci? No za 4,5 tysiąca. A wymień mi wszystkie. No to po kolei to będzie tak. Krystian, Jurek, Tomek, Andrzej, Monika, Daniel, Ewelina, Bronek i Olafek. He. Olafek nie nasz. He, nie twój. Jak to Olafek nie mój? Kazik zdążył wrócić.